Szanowni Państwo, bardzo serdecznie. Jesteśmy w hali stulecia we Wrocławiu. Dziś wrocławskie spotkania niezwykłości, a rozmawiamy z Państwa i moim gościem. Dzień dobry, Paulina Dufrat, komisarz wrocławskich spotkań niezwykłości. Pani komisarz, to już kolejna edycja tych targów, która to już trudno policzyć, ponieważ były trochę przerwy, ale ciągle to cieszy się ta edycja kolejna z spotkaniami naszymi, które są bardzo przyjazne dla wszystkich i bardzo się wszyscy z tego cieszą, i nie tylko nasi goście, ale również i wystawcy. No zgadza się, rzeczywiście od wielu, wielu lat, myślę, że to już około 30, niezwykłości gromadzą szerokie grono wystawców, około 120 stoisk mamy przy tej edycji. No są to wystawcy z branży i fizjoterapii, i ezoteryki, astrologii, i rękodzieła, i zdrowej żywności, także no bardzo, bardzo szerokie spektrum. I jak zawsze w tym roku również odbywają się wykłady w dwóch salach, ale również są imprezy towarzyszące. Zgadza się. W tym roku mamy 100% obłożenia tak zwanego, jeśli chodzi o sale wykładowe. Nasi wykładowcy bardzo dopisali tym razem. Mieliśmy i seanse hipnozy, i naukę uzdrawiania, i diagnostykę. Także no, myślę, że jeśli kogoś interesuje medycyna niekonwencjonalna, rzeczywiście warto zajrzeć, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego, czegoś mądrego również. Co roku Państwo zaskakujecie zarówno naszych tutaj wystawców, ale także gości, którzy odwiedzają tłumnie Halę Stulecia. W tym roku zaskoczyliście pomysłem jogi. Rzeczywiście, strefa jogi przyciągnęła wiele, wiele osób. No jest to fajna idea, joga jest teraz bardzo popularna, ludzie faktycznie lubią to wyciszenie, które niesie ze sobą joga, jednocześnie wzmacnianie kultury fizycznej. Myślę, że będziemy kontynuować ten pomysł, bo po prostu cieszy się dużym zainteresowaniem. Rozmawiałem z nauczycielami jogi i stwierdzili, że nie tylko uczestnikami tych seansów, można powiedzieć, tych kursów są młodzi ludzie, ale są również biznesmeni, którzy są strasznie zapracowani, śpią tylko kilka godzin, ale uważają, że ćwicząc jogi dostarczają sobie w ten sposób dużo, dużo energii. Rzeczywiście, ja sama praktykowałam jogę i no, faktycznie tak jest, że ta godzina czy półtorej, którą poświęca się na praktykę w ciągu dnia, przysparza bardzo wiele ukojenia, takiego wyciszenia i relaksu, który jest nieosiągalny w ciągu dnia tak normalnie. Wielką popularnością, jak zawsze, cieszą się inscenizacje plenerowe, a dokładnie myślę tutaj o bieganiach, pożarach. Wczoraj również namawiano panią, żeby pani też biegała po pożarach, ale wiadomo, obowiązki służbowe. Zgadza się, aczkolwiek nie umykam przed tym obowiązkiem, albo przed tą przyjemnością. W zeszłym roku biegałam po pożarach razem tutaj z dziewczynami z biura. No jest to niezwykłe przeżycie, polecam na pewno, przede wszystkim dla zdrowia, a poza tym dla samego przeżycia. Zobaczyć, jak to jest gołymi stopami biegać po pożarach. No coś niesamowitego, będzie o czym opowiadać potomnym. Wiem, że tutaj na samym końcu jest również pan, który jest wystawcą z Niemiec, który a propos biegania przedstawia specjalną taką ofertę butów, które są no, butami takimi prozdrowotnymi. Tak, zgadza się, ten pan jest po raz pierwszy, ale dziś rano przyszedł tutaj do nas do biura, aby powiedzieć, że naprawdę jest fajnie, że na pewno przyjedzie na następną edycję, już pytał, kiedy to będzie. Także i ci nowi wystawcy, no mamy choćby panią, która rzeczywiście tutaj u nas w hali na innych targach pojawia się. Po raz pierwszy jest na niezwykłościach i również chwali sobie atmosferę i całą kompozycję tych targów. Także zapraszamy jak najbardziej tych wystawców, którzy jeszcze się wahają, którzy jeszcze nigdy nie byli, bo to mówią o tym sami wystawcy, którzy są po raz pierwszy, że warto. Że warto na pewno. Ja przypomnę jeszcze, że takim pewnym ukojeniem dla nerwów, a może trochę taką wibracją dla uszu, jest tutaj wystawca, który przyjechał bardzo daleko, 450 kilometrów stąd, mianowicie misy kryształowe, ogromna, ogromna płaszczyzna, taka mosiężna, w którą on tam uderza, i te dźwięki rzeczywiście wibrują i mają działanie ponoć terapeutyczne. Rzeczywiście, pan Marek przejechał spory szmat drogi. Ostruda dokładnie. Tak, tak, zgadza się. No ale fajnie, że się pojawił, bo działanie dźwięków, misji, gongów rzeczywiście jest bardzo pozytywne. Również przynosi takie ukojenie, wyciszenie, co w takim szybkim świecie, w jakim żyjemy teraz, jest rzeczywiście bardzo istotne.
Pani komisarz, na koniec kilka słów podsumowania tegorocznej edycji targowej Wiosna 2015. Przede wszystkim cieszę się, że wracają do nas wystawcy, którzy od 30 edycji są cały czas z nami. To jest dla nas bardzo ważne. Oczywiście niemniej serdecznie zapraszam nowych wystawców, którzy, tak jak wspominałam, wahają się wciąż. Niezwykłości to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna impreza. To jest wydarzenie, które zrzesza bardzo wiele ciekawych osobistości, które warto poznać, z którymi warto obcować, bo nie widujemy się z nimi na co dzień. I to jest chyba najważniejsza domena tych targów. Proszę Państwa, a więc zapraszamy już wszystkich na jesień. Pani komisarz, czy już jest wiadomy termin jesiennej edycji targów 2015? Wstępnie będzie to drugi weekend października. Myślę, że to się potwierdzi. Nie będziemy już wprowadzać żadnych zmian. Tak zapowiadam zresztą wystawcom. A więc zapraszamy wystawców, zapraszamy naszych miłych gości. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo.